Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Mr. Draco, a to jest kolejny odcinek Amnezji. I dobra, poczekajcie, żebym się włączało latareczka. Nie, o, włączyłem, dobra. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Pamiętam, że tutaj chciałem ostatnio ze szczurami rozmawiać. Tak mi się bynajmniej wydaje. Jeszcze zajrzymy do notatek. Tam, nie ma zadań, spoko. Okej, okay, spróbujemy coś tutaj znaleźć tak w ogóle. Bo bez przyczyny tutaj raczej nie weszliśmy. Nie, dobra. Czy tutaj coś będzie? Oj, coś się stało. Powiedzmy, że pójdziemy na górę i słyszę, że coś chodzi. Tędy? W dzisiejszym odcinku raczej będziemy tylko błądzili po tym więzieniu, bo jakoś wątpię, żeśmy coś sensownego dzisiaj zrobili. Ale tutaj już chyba byłem tak w ogóle. O, Krzysiu. I szczury. Oliwa, a tam już dwie mamy, spoko. Myślałem, że jakoś gorzej jesteśmy w nią opatrzeni, ale dobra, wystarczy nam. Tutaj coś jest? Mother, I don't want to leave without you. Hurry, child. You must go. Find Gabriel, the outrider, and tell him to alert the king's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. But... Someone is coming. Hurry! I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise. Znalazłem jakąś dziwną dziurę w ziemi. Tylko nie za bardzo wiem... Młotkiem? Aha. Spoko, trudno się mówi. Czyli przydałoby się pewnie znaleźć jeszcze jakiś przedmiot, żeby otworzyć to coś. Tutaj sobie zapalę światełko, żebym wiedział, że to więzienie tutaj jest. Ale tutaj coś mamy? Zamknięte, spoko. Jezu, jaki Saigon. Znowu to. Where is she? Where did she go? You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Dobra, tak w ogóle znalazłem jakieś dłuto. Mam nadzieję, że nie wiem, jakoś przyda mi się do powiększenia tej dziury, gdzie jest ta dziura. Ej. Tutaj było? Nie. Ej, dziurę zgubiliśmy. Nie, dobra, jest. Jeszcze smutkiem? No. Teraz to ma sens. Dobra, wchodzimy. Okej. Okay. I co my tutaj mamy oprócz jakiejś dziwnej, jakiegoś dziwnego tunelu? W lewo czy w prawo? Dobra, powiedzmy, że tędy chcemy iść. Tak, to się wybraliśmy.
Tutaj, tędy, dobra. Wyjdź, ja chcę wyjść. Idź sobie. No, ty też. Dobra, stawajesz. Stoisz. O-o. Dobra. Czym się włączało kurczak? Dobra. Tak na przyszłość, jakbym, nie wiem, oliwy mi już zbrakło totalnie. I są drzwi. A w drzwiach co? Zamknięte? O, coś tu jest. 2 August, 1839. I have arrived at the village of Altstadt. I've arranged for a bed at Der Müller. They are dead. No spoko, trudno się mówi. Talerze, jedzonko, nóż. Ja chcę nóż. Trochę taki, nie wiem, lekko zepsuty, co on z nim robił, nie wiem. Oliwa. Widzę krzesiwa. I są świnki. Dobra, nie będę się sobie bawić. Co tu jest? O! Oparzyło nas. Gdzie mam słoik? Dobra, czyli coś pewnie trzeba z tym kwasem zrobić, co oliwę? Nie. Dobra, trudno się mówi, wychodzimy stąd. Ruszamy w poszukiwanie słoika. Tak mi się wydaje, słyszę potworka. O-o! Uciekaj, uciekaj, Daniel, Boże! Tak, ja lubię takie sytuacje. Idź sobie, tak. Idź szybciej, nie będę krzyczał, żeby nie było. Słyszę cię, ale cię nie widzę, koleś. Też mądrze mi tu zrobili. Już nie chciałem się obtykać z tymi bestiami. On zepsuł drzwi. Jesteś tam, widzę cię. No idź sobie. Bardzo inteligentny, jak ja tu mam grać, skoro poszedł. Dobra, też szybko biegnę tam. La, nie ma mnie. Ej, coś mnie tam zatrzymało. Znowu schody? Tak na ślepo tu biegnę. Oj, cel. Czego ty się wstraszyłeś? Magazyn? Tam jest widno, może tutaj będzie bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie! Aż mnie kurczę spowolniło. Ej, ej! Tutaj zamykam wtyczki. Tutaj. Chcę tutaj wróg zbić. Boże. On w ogóle mnie widział, czy mnie nie widział? Is he safe? 3rd of August, 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Alexander, the Baron, is a peculiar... as this. Well, it's for his own good. Coś tu jeszcze mam tak w ogóle, czy mogę ruszać dalej w podróż z tymi dziwnymi bestiami? Wstawę, idziemy. Jak nas zje, trudno się mówi lepiej tam. Soon it will be ready. Let there be enough time. Uh-oh. Gaś to. He escaped. Where is he now? Ej, skąd ty się wziąłeś?
Chcecie powiedzieć, że wszedłem do pomieszczenia, w którym już sobie potwór siedział? Nie wiem, nie widziałem. Trudno się mówi. No i pokażcie mi go. On ty był? O, ale Oliwę zostawił. Nic tu nie ma chyba. Stamtąd przyszedłem, teraz tu powinienem być chyba. SL4. Tutaj. Aha. Tutaj coś jest ciekawego? Widzę słoik. Jesteśmy uratowani tylko od... A, no tak. Przypomniałem sobie, spoko. Mam go użyć, żeby napełnić kwas. I to chyba nie jest skrzynka. A, jest skrzynka. Ej, bierz to krzesiwo. Dobra, wszystko? Wszystko. Możemy ruszać tam gdzieś, gdzie stał ten kwas. No, używaj się. Dlaczego to się nie używa? No, używaj się. Dobra, trudno się mówi. Kurczę, teraz mam jakieś dziwne lagi. Trudno się mówi. Trzeba przeżyć. Najgorzej będzie, jak potwór na mnie wyskoczy, a będę tak... Ej, nie, nic nie mówiłem. A od razu przyspieszyło. Ja sobie na pewno Oliwę taki mogę. Jesteś tam, czy tylko straszysz? Ja tylko grzecznie chcę dojść do kuchni, bo to chyba kuchnia była. Którędy, tędy chyba szedł. Nie. Powolutku jakoś dojdziemy. Tutaj pamiętam byłem. W którą stronę? Nie, dobra. Dobra. Oj, Boże. Sorry. Myślałem, że to potwór jest już znowu. Coś z moją psychiką nie tak się dzieje. Kuchnia, spoko. O, i znowu, kurczę, chciałem krzyknąć. Nie jestem przerażony jakoś zbytnio teraz, ale... Tak coś dziwnie się dzieje w mojej głowie. Tędy? Co to jest? Jakiś robaczek? Nie, nie ma fascynacji robaczkami. Do kuchni. Tylko powiedzcie mi, gdzie ja teraz ten kwas będę musiał wylać, bo... To jest mięsko, to nie żyje, o co wam chodzi? F. Schowamy się za prusiakami. Gdzieś wpadłem. Dobra, wstawaj, już nie głupiej. O, jesteś. Zobaczy mnie, zobaczy mnie, kurczę, jest prosiak. Jak mnie nie zobaczy, a jego widzę, to po prostu będzie głupi. No idź. To ja jestem jednak głupi. Dobra, słoik. Spoko, mamy kwas, ale gdzie mam go wylać, powiedzcie mi? Wiecie co, ja wezmę ten nóż, tu gdzieś on był. Nie ma go. To będziemy jabłkiem w niego rzucać. No chodź tutaj teraz. Też będziesz tak
samo do mnie podchodził. A on tam jest. Ślepy idiota. Czekajcie, ja tędy dojdę dokądś? Aha. A tędy? To po co robią takie drzwi, skoro tam wejść nie mogę? Powiedzmy, że spróbuję, nie wiem, wlać kwas na tamtą kłódkę pierwszą, którą znalazłem, próbowałem rozwalić mockiem. Tylko czy ją znajdę teraz? Cela 3. Tu mi chyba nie było. Tędy chcę iść, tędy. Teraz tędy. I tam widzę światełko. O, człowiek. Widziałem cię wcześniej. Chyba ty tak ostatnio krzyczałeś, co? Czy nie ty? Nie, ja już jest coraz gorzej. Gadam z jakimiś trupami. Znowu retrospekcja. Hey, anybody, help! Czyli co, mam się tu czegoś spodziewać, typu list, tak? Ej. Do I deserve this? It wasn't my fault! Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Ej, fajnie, kurczę, coś mnie zbugował, jak ja mam stąd wyjść teraz? Fajnie. Dobra, będę musiał zrobić, czyli krótkie cięcie, bo nie wiem, co się tutaj ze mną dzieje. Więc widzimy się za sekundkę, jak wyjdę z tej ściany, a coś czuję, że będę musiał wczytać autosave gdzieś tam, nie wiem. Więc zaraz wracam. Dobra, wracam do was po tej jakże krótkiej przerwie. I co wam powiem, wystarczyło tylko kucnąć, żeby po prostu wyjść z tej ściany, a ja zacząłem panikować, że nie wiem, że mi się save zepsuł czy coś takiego. Trudno się mówi. Głupie łóżko, tam byliśmy u tego kolesia. Idziemy dalej. Czy coś tutaj jest? Kto? Tędy chcę. Czy coś tutaj na mnie czeka? Poczekajcie. Nie no, w kuchni już będę, do kuchni nie będę szedł. A, Krzysiu, dobra. Właśnie, to coś chciałem użyć. Na to kwas. Tak, jestem mądry. Tak, czy nie? O, a jednak. Idź ode mnie, bestio. Ha, jesteś potwór. Jesteś, chodź, no chodź tutaj, no chodź. Nie macie. No chodź. Będę sprytniejszy. Opa. O! Co to ma być? Ładnie, tu nie powiem, ale znowu retrospekcja. Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Dobra, doszliśmy jakby do nowego etapu. Ja się teraz z wami będę żegnał. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i cześć!